zostanie, niech będzie i idzie. Dobra, fajnie. Serwer fajnie, a teraz pytanie faktycznie... Właśnie, jak się tu połączyć, bo tutaj jest obecnie w grze znajomi, bla bla, i jest zero. Czekaj, graj, lista serwerów na przykład. Tylko znajomi, no gówno to znaje, daje to tylko znajomi. A to będą znajomi w grze jakby chyba, nie? Czekaj. Chyba tak, czekaj. To ja dam szybki mecz. Dołączam. No i zobacz, możesz mnie jakoś zaprosić, jeszcze mi telefon gra. Albo zobacz, czy ty tam na tym home screenie będziesz miał opcję dołączenia do mnie. O, jest, obecnie w grze. Kliknij, dołącz, tak. Obyś tylko dał radę. Tak, wybierasz tych Vanguardów, Wraithów i tak dalej wewnątrz gry. Aha, czyli taki trochę jak Overwatch, tylko takie połączenie CS-a i Overwatcha chyba. I potem wybierasz loadout. Jak się w to gra? Będzie tu miejsce dla ciebie? 6x6. Czy ty dołączyłeś, czy nie? Dostałem bardzo ważnego SMS-a, czy mamy sticky notesy jakieś, ale raczej nie. Dobra, nie, smoke sorry, MFA. Aha, MFA. Wykleiłem wszystkimi, kurwa, ściany. Dobra, dołączyłeś do mojego teamu, wspaniale. Tak. Teraz jak snajper, się w tą grę gra? Tak, no bardziej żolarz, tank, grenadier, marksman. Dobra, na razie biorę tego kurwa berserkera, to jest chyba jakiś taki raport oszust tu można zrobić, jak normalnie w tym. Okej, okay, loadout, okej, okay, spoko, a jak mam pozostały czas, do czego? Gdzie są jacyś przeciwnicy? Biegam, nikogo jak włączyć... nie ma. A, dobra, okej, okay, teraz ten, musiałem kliknąć na tego loadouta, żeby wybrało, tak? Loadouta, no. Okej, okay, tu gdzieś wylazłem. Widzę chyba naszą drużynę. Te niebieskie znaczniki, tak? Tak, niebiescy to chyba my. Ja się zastanawiam, gdzie są jacyś przeciwnicy, bo żadnych nie ma. Ale pewnie się dowiem. Coś tam strzela ktoś. O, dobra, są tutaj na środku. Okej. Okay. No, dobra. Takie teraz... cyferki tu lecą. Ej, zajebiste. Połączenie Quake'a, kurwa, i tego. Stary, to jest jak w Quake'u. O, fuck. Zabiłem, nice. Trochę. Ej, to jest jak kurwa w Quake'u, mówię ci, stary, tu masz normalnie takie te spoty, w no, których możesz se health'a brać i tak dalej. No tak, a wiesz, że wyszło też chyba beta, czy alfa, czy czego tego, Quake Champions. Champions, no. O, znalazłem kurwa ich wejście i tak, o, strefę rywali i gość stoi za wejściem. O! Się urwałem, aha. Koś się wychylił, ledwo co nie ubił, dobra, nieważne. No właśnie. Już ogarniam, o co chodzi. Tego się boję. Nie wiem, ja na razie spotkałem jednego gościa w sposób taki, że od razu zginąłem. Strasznie niski skok jest tutaj. Strasznie niski, nie? Normalnie przypominają mi się WF w gimnazjum. Też kurde, testy na skok. Oh shit, man! Giń! Zabiłem kogoś, o panie. Dobra, okej. Okay. Ja chcę zakończyć tą grę tak pozytywną nutą. Wychodzę. Hanasis, o cholera jasna, o Boże, ile ich tu jest. Widzę zabiję kolejnego. Fuck, ktoś mnie od tyłu zaszedł, czy coś? Snajper ktoś, jakiś jest gdzieś u góry. Ktoś cię od tyłu wytegował, dobra, ja no, jeszcze efekty nie dźwiękowe. Jesteś. Jak strzelam, to jest za głośno, jak chodzę, to jest za cicho. No ja właśnie, o cześć, siema, to my, no. Właśnie ja też mam wrażenie, że jest troszeczkę w ciul za głośno, chociaż kij wie, bo ja mam te słuchawki takie, podproszę sobie słuchawki. Właśnie, kurde, czasami za cicho, czasami za głośno. Jak żyć? Wygrywają we frangach. Trzeba uważać. O, ktoś popełnił samobójstwo. Zawsze dobrze mieć takiego wartościowego teammate'a. Mioksiakkiokioi! Nie rozumiem w ogóle. A jest jakiś taki gość, asasyn, który zostawia jakby, wie, że w tym miejscu był i go nie widać przez chwilę, nie? Gdzie poszedł, tylko widać jakby stał w miejscu. Jak Ninjoga z Borderlandsu. A, kurde. Zostawiam. Jak ja dawno w ogóle w nic nie grałem, masakra, bo ja przez ostatni tydzień nie grałem w nic, absolutnie, bo nie miałem czasu nawet siąść do kompa, bo się cały czas przeprowadzałem i wczoraj sobie zagrałem w tego Everspace'a i dosłownie jeden odcinek nagrałem. No faktycznie, jebanie. Wow, to są jeszcze granaty, o kurwa, dobrze wiedzieć. Tak? No to są jakieś granaty, czy to nie tylko broń. Jest, faktycznie, w ogóle tu mamy dwie bronie, nóż, granat. Może wiedzieć. Tego ostatniego turbo Azjatę, zobaczymy czy... Turbo Azjatę. Fakt, że z Azjatą mi pomoże w jakimkolwiek stopniu. God damn it. Ale kurde, jak wciskam ten, to mam celowanie jest na stałe włączone przynajmniej u mnie. Tak, ale kurde, to się pewnie da przełączyć. No, da się przełączyć, tylko że nie było na to czasu. Tylko, że nie było na to czasu, bo trzeba chodzić, zabijać, turbo zjadł. Dobra, teraz... O Boże. Opuścił mecz, co się tu dzieje w ogóle?
No, ty, faktycznie. Ludzie uciekają! Stary, to jest jak ten, jak załoga wyskakująca z tonącego statku. Tak czuję. Tylko czy to nasi wysiadają, czy... Nie wiem. W sumie jest... Powiem ci... U nas 7, u nich 8 osób. Nie wiem, co się stało, ale miałem wrażenie, że zaczęło do mnie strzelać 3 różne osoby, a zabiła mnie 4, chociaż nikogo obok mnie nie było. Moje pytanie brzmi, dlaczego? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia. Może jakieś perki są takie, czy coś, że tak to wygląda? A, tak. Perki robisz w pierdol. O, fuck man! Perk robisz w pierdol, no tak. Ty, czy w lewym dolnym rogu dobrze widzę, że nasze życie jest reprezentowane przez to takie okrąg? Chyba tak. Nie wiem, możliwe. A, kurde, no, tych snajperów jest pełno. Też wziąłem sobie, mówisz, że ostatniego, tak? Czyli tego Marksmana. No właśnie, ja też wziąłem Marksmana, tylko nie wiem, czy mi się aż tak podoba. Biorę Vanguarda. Vanguard, on powinien być dojebany, taki ciężki. Bezpieczny tank, tank to jest. Van tank, no. Taki tank DFI. Zobaczymy, czy to podziała. Jak im zaleje, kurwa, grzały, to się nie pozbierają. Trochę nas jadą mocno. Trochę chyba, no. Gdzie oni wszyscy są? Mam wrażenie, że tutaj straszny gameplay jest taki ała, ała, że każdy siedzi w swoim safe zone i tak się niewiele rusza. Dobra, im więcej czerwonego w lewym dolnym rogu na twoim awatarze, tym chyba bliżej jest się śmierci, wiesz? Takie odnoszę wrażenie. Okej. Okay. Nie, mnie tu cały czas ten grenadier, tylko no, ciężko powiedzieć, czy to jest ten jeden gość, czy to ten wielu, grenadier, czy to wielu gości ma tą jedną klasę, nie? Ale cały czas mnie ten grenadier zabija. Przeczytałem, że dostałem punkty za zwaliciela, ale to był zbawiciel. Zwaliciel. Super, kurwa. Zwaliciel brzmi jak ciekawe wyróżnienie. Tylko co oznacza? O, cholera jasna. O, nie. Słaby zawód, bym powiedział. Wiesz, miałbyś taki, z tego żyć. Jest taki zawód. To się Fluffer nazywa. Fluffers, tak, wiem. Kojarzę, bo czytałem ten sam artykuł pewnie na Joe. Kurwa, no nie wiem, jak o tym pierwszy raz powiedział, ale... Tak? Nie, ja czytałem jakiś artykuł właśnie na Joe, że są takie osoby jak Fluffers. Ty! O, cholera, oczywiście, że musi mi coś dingnąć. Jedna rzecz ciekawa. No. Strzeliłem właśnie do tego czegoś, co wygląda jak ten taki outline, który jakoby miał zostawać po sobie przeciwnik i zabiłem go tym samym. W sensie tak? To nie był żadna jakaś jego niewidka, tylko on sobie stał. Tak, widziałem też coś takiego wcześniej, też myślałem, że to, tak stwierdziłem, że to jest coś na zasadzie, że on jest taki półprzezroczysty, nie, że... No właśnie, że jesteś go w stanie dojrzeć. Zabiłem kogoś. I zginął. Ten zauważyłem właśnie, dobra, ten... Blackguard, czy nie, Vanguard. Blackguard to mogłaby być najlepsza jednostka ofensywna na świecie. Złożona z samych murzynów. Blackguard. Sami murzyni i to jeszcze w takich zbrojach, kurde, z tego, z Nokii 3310, nie? O Boże, ale nie tej nowej. O nie. A nie, właśnie słyszałem, że ona wyszła jakaś taka, ale nie widziałem tego. Znaczy, no tak, z sentymentu można byłoby sobie, wiesz, jako ciekawostkę kupić, ale... Jak chcesz rzucić granatem, celuj w ziemię, kurwa, bo kurwa... Odbija się? Nie, leci w chuj do góry względem miejsca, w którym jakby wycelowałeś, żeby rzucić. Właśnie próbowałem rzucić granatem, no, faktycznie, no. Potrzebowało totalnie gdzieś w górę. Dobra, ubiłem jakiegoś gościa. O, fakt, ktoś mnie tu goni. Czuję brak balansu we wszechświecie i mocy. Ta... A może to ja po prostu posysam pałę? Nie no, jestem trzeci w drużynie, a drugi jest pierdoliś. Czy pierdolich, nie wiem jak to odczytywać do końca. Aaa, co mnie ubiło? Aha, tu pisze, że gram, dobra. Nie umiem celować, o kurwa. Ja o, też, Boże. Stary, w ogóle tak dawno nie grałem żadną strzelankę. Kurczę, nie wiem czy ta... Nie wiem czy ta beta w ogóle, ja chyba zwiększyć, kurwa. Nie wiem czy ta beta w ogóle, Quake Champions w ogóle jeszcze działa, nie działa, czy... To wiem, fajnie wiem, by było zagrać, ale... Aktywna tylko przez krótką chwilę, holy shit. Bo wiem, że ja dostałem w ogóle, wiesz, dostęp miałem do zamkniętej bety, tylko nie miałem czasu w ogóle się za to zabrać, nie? I później wyszła ta otwarta i teraz nawet nie wiem, co się dzieje. Z jakiegoś ziomka. Otwarta, zamknięta, kurde. Żadnej różnicy to nie robi. Pobierzmy pirata z neta i grajmy we dwóch na serwerze. Na pewno ktoś pobrał pliki tej gry. O! Kurwa! Ten przegrana, nie mówić gościa. Ten pierdoli się z lewej strony, strasznie jakiś taki zadziorny był. How the fuck are you doing so much damage?
Nie wiem. Boże no, święty, no. Siódmy w drużynie, ty czwarty. Jesus. 11-11. No kurwa, ja 3-12, what the fuck. Ale słabo, fuck. Dobra, nie jest, zobaczymy co dalej. Jaki kosmiczny wynik miał ten? Denver. Chociaż on miał tylko 7 fragów więcej ode mnie, a punktów po nie, 2 razy tyle ponad. Hmm. To o co chodzi? Dostałem jakiegoś expa, nowa broń. O nie, jeszcze czcionka jest inna. Co za matą składał po prostu wersję językową. Jak kurwa nie ma znaków w jakiejś czcionce, a chcemy to wydać w grę, no to należałoby, nie wiem, dorobić te litery? No ktoś to się tym może chyba zająć, nie? Panie, obstałem, że wzięli darmową jakąś z Dafonta i tyle. Tak. Na Dafoncie są tylko... Na Dafoncie nie ma polskich czcionek, nie? Ty, faktycznie. No właśnie. Może się znalazła jakaś tam szalona. Głosowanie na mapę. No dobra, okej. Okay. Leci kolejna. Tutaj są jakaś biblioteka, widzę. No, ładne miejsce. Prościej. Kurde, no kim by tutaj grać? Snajpera pierdolę. Ja nawet tego Marksmana próbuję, już tam jeden poziom na nim wbiłem. Ja właśnie na Vanguardzie wbiłem jeden poziom. Jezus Maria, co tu się dzieje? Tu są jakieś manekiny zawieszone pod sufitem, po prostu tak jakby, wiesz, ta część, tak jakby ich głowa, to jesteś ty? Patrz na tych. Patrz to pod sufitem w ogóle. Resztki manekinów, panie. A głowy jakby mają... O, gość tutaj jest. Kurwa, ubił mnie. Wygląda to jakby było srogo zbagowane i zginąłem. Gdzie się zmniejsza czułość? Jezus Maria, przecież ja tak macham tą myszką jak szalony. Ja bym sobie zwiększył, tylko nie pamiętam. A... Dobra, tak. Sterowanie. Sobie na myszce czułość zwiększę. Myszy, normalna. O, przy celowaniu i celowaniu teleskopowym mogą być inne. How nice. Tutaj zjadę do 20. 0,20. Zapisz zmiany. I teraz będę pro. Loadoutu można inne robić. Kurwa. Tu jestem, czy widać nas na mapie, jak biegamy. Bo jak ty popatrzysz na mapę, to jak mam w momencie, w którym włączasz sprint, to się takie czerwone robi. Pierdoli. Cholera jasna. Granat! O kurwa! Ej, między półkami da się strzelać. Są dziury w półkach, można po prostu, wiesz, strzelać. Ja się tam schowałem, myślałem, że wiesz, gość mnie nie zauważy, a tu kurwa dziura. A to, tak, ja cię pomściłem chyba, bo tam właśnie, tak? Gdzie się biłeś z tym ziomkiem, to rzuciłem grenade'em i coś zginęło. Chyba człowiek. Chyba człowiek, ewentualnie murzyn. Nie. Lepiej tam nie iść w tę stronę rasizmu. Nawet udawanego. No siedzą tam przy respie. Strasznie mała jest ta mapa w porównaniu do tej. Tak, poprzedniej. No. Jest to jedno główne pomieszczenie w sumie. Nie dość tej poprzedniej. Ogólnie nie, te mapy są małe. No to może i dobrze. Mam wrażenie. Dodaje większą ilość akcji do wszystkiego. Easy peasy lemon squeezy. Piękna ksywa. Chuj. Jest fall damage potwierdzone. Tak, jest. Wcześniej właśnie wyskoczyłem, kurde, z takiego jakiegoś okna obok ciebie i kurde, ubiłem sobie nóżkę. Mogłem tak nie zeskakiwać. W ogóle, kurde. Ciekawy jestem, czy to będzie kolejna darmówka, która podbije rynek. Jebany snajper! Is the guy with the shotgun hacking? Ja w ogóle tego czatu prawie nie widzę. Ty, bo tutaj w ogóle jest motyw jakiejś umiejętności. Aha, kurwa, krytyczna asysta, czyli kurwa 99% damage'a ja zadałem, tak? Umiejętności, mówisz, nie wiem, nie ogarniam. A jest świadomość, materiał specjalny. No właśnie, ten snajper włącza sobie tą niewidkę między innymi, nie? To my też coś mamy, tylko jak to działa, jak się to włącza? Q? No właśnie jakieś takie... Czekaj, zobaczę na sterowanie. Walka, poruszanie się wsadem, dobra, okej. Okay. Strzał, celowanie, broń główna 1-2. Funkcja alternatywna E, nóż jest pod F, przeładowanie R, szybka zmiana Q. Kamyszki, samobójstwo można popełnić tutaj K. Komendy głosowe, koło głosowe. O cholera! No nie o to mi chodziło. Myślałem, że jakieś potwierdzenie będzie czy coś. Jebło mnie. No nie, zawsze jest jeden ten, ale funkcja alternatywna, nie wiem co to oznacza. Jak się te umiejętności niby używa? Czekaj, co chciałbym sobie podpisać ten. Przeładowanie nóż, jakby się tak dało. O właśnie, pod myszkę sobie przypisałem nóż. Powiedzieć, że o, zajebiście. Samobójstwo na polu walki to już jest mocne PTSD. Ała! PTSD, co to znaczy? PTSD to jest Post Traumatic Stress Disorder. To jest to, co żołnierze po wojnie mają. Tak. Wietnam flashbacks i tak dalej. Kurde, no. Jak w ogóle fragi? Ty, zajebiście równo we fragach, jestem w szoku. Może pierdolisz, lepiej zaczął grać. Nie.
Jest... O, fuck man! Padarius, kurde, ten gościu z shotgunem na stówę hakuje. To nie ma w ogóle innej opcji. No stary, gościu jest pierwszy, ma 19 fragów, drugi gość po nim ma 6. Aha. Spoko. Nie ma opcji, żeby grał legalnie. Jak ktoś jest dobry, znaczy, że hakuje. Bo złoto zasady gier online. Zresztą i tak go oskarżają to na czacie. Plus, mam wrażenie, że w takiej darmowej gierce nie byłoby tak trudne hakowanie, powiem ci. Wątpię, żeby tutaj poziom zabezpieczeń był nawet zbliżony do jakichś Battlefieldów i tak dalej. No, jasne. A... Nie stać ich na licencję programów chroniących przed cheatami. Póki co, to wiesz, jak chcą, żeby zabłysnąć na rynku, no to przecież ten... Nie będą kasy tam cisnąć. Skoro to... Co to ma być, darmowa gra? No jest darmowe na razie. I to nie jest oznaczone jako darmowa alfa, czy coś takiego, więc... Myślę, że tak, kolejny free to... A nie, Boże, przecież my klucze dostaliśmy. Właśnie tak się zastanawiam, jak ten, chyba, że przejdzie, może ale... To jest ale... jakiś wstępny dostęp, klucz wstępnego dostępu, bo jak tutaj są te wszystkie skrzynki i tak dalej... To zdecydowanie wygląda jak taki free-to-play typowy. No tak. Jakaś dupa ninja mnie chciała zabić. Ale... A kurwa, foldament zapomniałem. Faktycznie, dupa ninja. O! Ale wiesz co jest dziwne? Gram tym berserkerem i praktycznie w ogóle nie czuję jakby odrzutu. Celuję w kogoś i tak trzymam ten lewy przycisk myszy i tak... Aha. I leci przed siebie w ogóle. Dobra, zmieniam tą klasę, bo... Kurde, cały czas ten gość ten grenadier chodzi. I te shotguny to widzę jakiś taki mocny kurwa damage się ją. Straszne. O Boże, znalazł mnie. Jezus Maria, przecież to jest kurde niemożliwe. Terminator się goś nazywa. Grenadier. Nie będę próbował tym grać, będę ssał pałę. Który jest ten drugi? Cholera, 8 fragów mam. Tamten ma 28, nie no. Nie ma opcji, żeby goś był tak dobry w to. A kurwa, dobra. Jak to nie zabiłem, no co za bursi. Aha, to ja go zabiłem. Tak, tam na schodach jest następny. Nie musisz dziękować, okej. O, i ten grenadier, ten, widzę, że ten gość tak skacze i chuj, nie? Właśnie, Jezus, tyle w niego wpakowałem! W końcu zginął, kurwa, ale gość ma 11 level. Mamy, kurde, nie wiem, który. Kurwa, mać, za słabo widać, kto jest swój, kto nie jest. Ja nie mam z tym problemu, no. Ja tak, kurwa, wiesz, strzelam, aha, nie, to słuchaj. Ja pierdolę, to znowu ten gość shotguna, bo... Się zdenerwuje. Jak tak dalej to będzie szło? Hał, kurwa, dobrze no. Mówisz, psie! Jebać tego hakera! Ale hej, na nowym mieszkaniu już nie będzie tego problemu, bo... Kurwa, no... Ej, w tym momencie to nie wiem, czy przez ściany już, kurwa, oberwałem, czy co? Weźcie sobie węża na nowe mieszkanie. Tak. Nie, ogólnie akcja była taka, że możliwe, że kota byśmy mieli, dlatego, że te, nagle jednego dnia szefowa wbija do nas do firmy i tak... Jezus Mario, coś to moja koleżanka jakaś tam... Potrzyma kota, gdzieś tam dostała, kurwa, kontrakt do Warszawy, musi wypierdalać, kazał jej wypierdalać i wiesz, i teraz... zabiłem w końcu kogoś, Boże Święty, zabiłem mnie. Myślałem, że zabiłem kota, Chryste. Faktycznie ta laska mnie ubiła. No i kurczę, że tam jakaś jej koleżanka właśnie ma kota do oddania, że musi wypieprzać, no i wiesz, mówię, że spoko, nie? Dyskutowałem na szybko z Anią, nie? A to było dzień po tym, jak podpisaliśmy umowę na mieszkanie. No i kurde te. No i pogadałem z Anią, dobra, możemy wziąć tego kota, nie? No i spoko. I wiesz, no i nagle kurwa ucichło, nie? Nie, laska się nie zywa ani nic. Zapytałem tam szefowej po paru dniach, co z tym. No to dała tam kontakt do mnie, tym ludziom. No i zadzwoniła do mnie znowu po kilku dniach dopiero ta babka, właścicielka. I o Boże, ona coś tam i tamto i kurwa znowu ten grenadier jebany. No cały czas po prostu tylko on mnie zabija, bo teraz już nikt inny nie zabija, tylko on, kurwa. No, w każdym razie... Powiem ci, stary, ma 48 fragów. Ja pierdolę. No to połowę fragów zrobił w ich drużynie on. No, trzeba wypierdalać z tego lobby. Tak. Ale no stary, ja się nie dziwię, że szefowa jest sfrustrowana, jak on ciągle ten grenadier zabija. Też bym był sfrustrowany. Ale to nie szefowa ma tego kota do oddania, tylko jej koleżanka. No cholera. No, ale jebać to, nieważne, nie? W każdym razie... Ta laska dzwoniła. No i że coś tam, że Cody chodzi, bo w jakimś, nie wiem, chyba do swoich rodziców przywiozła do domu. Że on tam wchodzi po balkonie, kurwa, na dach, kurwa, budynku czy coś. Ona jest, kurwa, posrana, ta właścicielka tego kota. Że się kotu coś stanie, bo strasznie się martwi o tego kota. No i generalnie
powiedziałem, że my spoko, że my wziąć, a ona powiedziała, że się jeszcze zastanowi, nie wie co. I generalnie przegraliśmy znowu. I co? I laska się znowu nie odzywa od paru dni, więc tak na razie stwierdziliśmy, że pewnie nic z tego kota nie będzie i tak. To walić to wejście z tego, wejście. Ale nie, na razie wiesz, my nie chcieliśmy od razu, bo my mamy jeszcze dwie świnki morskie. My najpierw te świnki chcemy wziąć do siebie. Gość kurwa miał 53,10. No kurwa mać. A u nas pierdolich ma 19,9. U nich drugi najlepszy 13-12. Świetnie. Czekaj, ej, ten koleś wyszedł chyba z lobby. Ten hacker. To jest jakaś szansa. Jest szansa, dobra. Fuck me. No dawaj, dalej. Levele. Wynik. Kolejny mecz. To jest bonus za to, że się nie wychodzi z lobby. To chyba warto. Nice. Kolejny mecz. Nowa szczelba. No i tam nic nie jestem. Aha, i tu jest mapa. Król wzgórza. Zbył deathmatch. Przechcenie, nie, to. No i kurczę. Najpierw to my chcemy te świnie sprowadzić tutaj, bo one są w Kielcach. Sprowadzimy świnie i wiesz, i kiedyś pomyślimy o kocie, nie? To wyszło na zasadzie, wiesz, że ktoś potrzebuje szybko swojego kota oddać, więc stwierdziliśmy, że my możemy się nim zaopiekować, ale to nie tak, że jesteśmy jesteś bardzo napaleni już, żeby mieć kota w tym momencie. Na razie to wiesz, kuźwa. Dzisiaj poszliśmy. Kurwa, tu jest jakieś utrzymanie, tu się broni tego terenu, zajebiście, to są różne tryby. Tylko gorzej jak się trafi deathmatch, taki wiesz, konkretny deathmatch, gdzie nie jest drużynowy. Kurwa, biorę ziomka, który ma normalnie katanę. Patrzę, odwróć się do tyłu. Dziwko! Okej. Pięknecie, ale nie zabieram ci życia, oraj. Nie, nie, nie ma friendly fire, na szczęście. Gdzie oni są? Jest jakiś hotel, kurde. Sun Square. Czy my tu mamy idę stać, czy mamy ich szukać? Właśnie, możemy to utrzymywać. Oni powinni na nas nacierać, chyba nie bardzo wiedzą, co powinni zabił robić. Zabił pierdolisia! Mnie też! O Boże, już mamy jakiegoś shotgunera. Mam wrażenie, że shotguny potrzebują solidnej przeróbki w tej grze. Okej, zabiłem jakiegoś burkeja. Z drugiej strony, czemu ja nie używam w takim razie shotguna? Nie wiem którego. Okej, zwalę na doświadczenie. Lubię go brak. Ja akurat wziąłem sobie tego chyba Vanguarda i on ma jako alternatywną broń obrzyna i to jest spoko. I dwa pociski na raz ci wyskakują także. Tam ktoś z prawej idzie. Pierdol pistoletami. Ty, ja jakiś mocy używam! Jezus Maria! Jak przeładowuję te dwa pistolety, to magazynki lewitują mi w powietrzu i tak nakładam jakby na nie te. Kurwa, granat. Fuck. Kurwa, bomba. Gdzie oni są? Granat. Dobra, dużo punktów idzie. Mamy w pizdu więcej punktów niż oni. No. Jak to zabiorą, to pewnie tak samo niełatwo będzie to odebrać. Tak. Trafiliśmy, nie? Kurwa, rzucają granatami, widzę teraz oni. No tak, no najlepsza taktyka na King of the Hill. Szkoda, że połowy ma granaty. Fuck. Granaty, no i nie wiem. Nie wiem nawet od czego zginąłem. Aha, od kolesia, który skakał naokoło mnie, więc nie wiem, czy mnie ściągnął z noża, czy coś. Po prostu skakał dookoła mnie i chuj. Niech będzie. God damn it. Kurde, dałem grę na średnie detale i kurde, jakoś tak mi się dupcy trochę. Optymalizacja jeszcze chyba potrzebuje trochę pracy. No ja mam na najwyższych i jest okej, okay, tylko że nie wiem. Aha, tu jakiś kurwa sniper. Kurde, jaka jest definicja, okej. Okay. Mi tak do 40 dropi. Co ty pieprzesz? Ja mam 85 do 100 klatek. Tak na 100. Ładnie. Tak dawno nie grałem w strzelanki, że już po prostu jestem taki, czuję się taki ociężały, tak jakbym, wiesz, nie wiem, w palcach przytył, kurwa, z 80 kilo. Jezus, wyobrażasz to sobie, kurwa, było pojebane. Jakby w palcach przytył, tylko i wyłącznie w palcach. Uj, takie serdelki, takie kiełbasy z palców. Tak, czuję się taki po prostu ociężały, kurwa, przy graniu, masakra. Może pada palce, zacznijcie działać. Tak, na padzie będę dupcał. Kurczę, ale napieprzałem tam w nich i kurwa, żaden nie zginął wcześniej. Ej, strzelałem gościowi w plecy, ale to jakaś, co to jest? Tank, no to wiele wyjaśnia. Klasa. Właśnie też wcześniej napieprzałem, jakoś nie ginął, ale to no jak tank, no to ma to sens. Rzucam losowo przed siebie granaty, nic to nie daje, ale... Kurde. Snajperują się. Mamy 300 punktów, a popatrz, gdzie jest, kurde, wskaźnik. Jest tu tak jakby 1/3 nawet nie była do końca. Ty, jest jeden ziomek, co zrzuca granat po śmierci. Właśnie to poczułem. Oh, shit. God donut. Dobra, kontynuujemy.
No time to waste. Go, go! Ubiłem coś, jestem snajperem. Snajpera wziąłeś? Tak, i jak wycelowałem w kogo... O, fuck. Jak wycelowałem w przeciwnika, to pojawiła się... Kto tu coś napierdala jakieś ucy-ucy, słyszałeś to? Tak, muzyka odpaliła się. Ale dlaczego? Dobre pytanie. Nie wiem. Dobra, w każdym razie... tanka. Jak miałem kogoś na celowniku, to mi się pojawił komunikat, że mam na celowniku i się oświetliła ta osoba. Oznaczanie. Oznaczanie, no. Bie. O, dużo mam życia, ale o, szybko je tracę. Krytyczna. Kurde. Też znowu ktoś umił. Nie, pierdziele, tank to nie jest. Ale ten damage, w sensie ten wskaźnik damage'a po danej stronie tego, nie? Że tam ekran ci się zaświeca na czerwono w danej tam chwili. To jest taki zdupcony na troszeczkę. O, no, kogo zabiłem. Z granatami. Nie wiem, czy to coś... O, i mnie coś zajebało, no kto? Snajper? Nie. To niebany Azjata. Cholera. Dobra, przechwytuję. O, znowu tank. Kurde, magazyn mi się skończył. Tanki są przesrane, to trzeba stwierdzić. No, i są murzynami. O, no właśnie o tym mówię, no. Czy ja tego właśnie nie powiedziałem? Halo. Przepraszam, nie zrozumieliśmy się. No właśnie. Jezus Maria. Dobra, kuba, granaty. Ty, ja rzucam dwa granaty naraz tą klasą. O, Demson. To jest coś. Nic nie widzę. Ała, wypierdala. Okej, jak stoję w miejscu, tym moim snajperem to się robi niewidzialny. O to w tym chodzi. Haha, tylko jak nie strzelam, oczywiście. Szkoda tylko, że to jednak się jest widzialnym. Tak, no jesteś taki przezroczysty, no. Kurwa, nie mogę tego gościa... Okej, nie zginął. Dobra, też wezmę snajpera. No, tylko ktoś tam musi wejść jeszcze, przydałby się jakiś tank tak naprawdę, bo oni tam cały czas wpieprzają. Dobra, to... Nie, mi dobrze idzie na razie odstrzeliwanie ich, ale zawsze mogę tam wpieprzyć się. A, snajper się nazywa Rave. Ja pierdzielę tego tanka, bo... No bo nie, nie nadaje się do takich klas. O, jak go jebłem. Szkoda tylko, że nie zginął. A kurwa, dostał w nogę. Widziałem tą wymianę. Oła, do mnie też zdjął jakiś snajper i ban w krzakach. Dobra, to ja biorę kurwa tanka. Idziemy z LKM-em, kurwa. Dawaj. Ty, kurde. Model o, i kurwa, ledwo wyszedłem za drzwi i zginąłem. Co za bullshit, no. I gość kurwa z shotgunem mnie zabił, nie? Ten berserker. Wiem, gdzie jest ten skurwiel snajper. Widzę te krzaki. To, że jak go dorwać? Kurwa, to jasne. Ja pierdolę. Gość jest tuż za drzwiami, te za którymi powinno być bezpiecznie i gość sobie wpieprza się. Dobra, wezmę shotguna. Ajajajajaj. Znam pozycję tego jebanego snajpera, tylko jeszcze, żeby go tam dojrzeć. O, przylas. O, cholera jasna, mam cię, chujcu jeden. O, zdjąłem! No kurwa, i mocny jest ten tank, tylko to jakby dwóch weszło na raz, to był... Ty, da się leżeć na ziemi i strzelać z pistoletu. Widziałem właśnie ten, przecież chyba gość mnie tak zabił, leżał na ziemi i mnie ubił z pistoletu. To któryś klasa chyba musi mieć taką możliwość tego lasu. Dużo kamperstwa jest, ja tutaj staram się zdejmować kogoś tam i kogoś tam. Ała! Kolejny snajper. Kurwa, no po prostu lata za ten ciptung, kurwa, nie. Obok naszych drzwi cały czas i nikt go nie może ubić. 32, to spierdoli ich, kurwa. On, ten co był wcześniej u nas. Takie lepsze pozycje czy coś. Bie. Dobra, idę. O, cholera jasna. Dobra, zrobiłem pierdolicha. Base rape'a nam robią, nie możemy wyjść. Nawet za wiem. Bardzo. Aha, fuck, snajper. Tu jest jeden jakiś taki salon z garniakami i w nim chyba coś gra, tak mi się wydaje. Przynajmniej ja tam teraz wszedłem przez przypadek. Bardzo możliwe, ja tam rzucam tymi granatami, ale chyba dawniej widziałem tak zjebanego rzucania granatami. Pierdolisz, jak możesz? Byliśmy w jednej drużynie. Przejebane, bo ja moment... Są takie momenty, że obrywam, pomimo, że stoję mocno za ścianą, także... Nie ma szans, żeby... No, ej, no, dobra, już... Kurwa, nie mam słów. Gość wyszedł pod mojego LKM-a i stoję i napierdalam po nim. A on zdąży się odwrócić i strzelić dwa razy z shotguna i mnie zabić. Przy czym napierdalam z LKM-a po nim, no, what the fuck. No, Maciej, no, odpowiedź jest prosta, no... gość pakuje i chuj, no. Ale to jest ten, co u nas był. No, faktycznie Base Rape'a nam robią, ale to był jakiś gość, który u nas był wcześniej. I napierdalał na tamtego poprzedniego, że tamten. Że tamten hakował, tak? Dobra, ubiłem, ale kurwa. Podczas chodu Shadow otrzymuje plus 50 celności i plus 50 redukcji odrzucił.
Aha, spoko, klasa, która zachęca do tego, żeby się ciągle ruszać, co? Okej. Okay. Tak, tak. Dobra, coś tam się udało. No i kurwa, z tego jednego punktu zginąłem. Mrs. Kaplan? God damn it. Sprytnie, sprytnie. Pierdolisz. Zastanawiam się, nie widać jaki, dopiero jak cię goś zabije, to widać jaki ma level, nie? Chciałbym tak zobaczyć, jakie mają levele teraz, jak, no, w sensie jak się patrzy na tabelę wyników, o. Krytyczna asysta. Widzę cię tu obok, siema! Siema, idę ja z drugiej strony. Ja się tak trochę chowam, ale tylko... Proszę mi nie mówić, że jestem kamperem. Ja wszedł to gość. Pierdolę, biegnę do nich. Ja właśnie jakiegoś tam, no i gówno. Dobra, coś ubiłem. Kolejny tank tam. Easy peasy lemon squeezy gość się nazywa. Tak, o Boże, ja pierdolę gościu, na snajpie jak z bazy wychodzimy, no. Tak się nie robi. To jest bardzo, bardzo nieładne i chujowe. Nie popieram, o Boże, pierdolić. Humper. Nie, ten LKM to jest jakaś kurwa masakra tutaj, naprawdę. Do piasty, mi się nie podoba, no, osobiście. Strasznie, po prostu nic to kurwa nie robi de facto. To ma tylko straszyć przeciwnika, nie? Tak, chyba tak, wielkogabarytami. Kurwa, gość tu ma 20 do 6, miałem. I oni tam fragów 9, mieli. Ja, skąd oni tyle fragów mają? Czy to zalicza asystę jako fraga? Nie wiem. Pierdolę, nie, przecież to 20, nie 20, wiem. 30. Ale patrz jaki ten, ja mam wynik, a ty masz wynik. Ty masz 10-19, ja mam 9-19. Bo więcej pewnie na tym, na wzgórzu byłeś. Król wzgórza, zespołu deathmatch, przechwytywanie, deathmatch. Nowa broń klasy Shadow. Ma super dużo punktów na tanku, dostałem, nic. Chyba każdą klasą zagrałem w tym meczu i nadal nic to nie dało. Zespołowy deathmatch. Dobra, ja chcę sobie broń podmienić.